Dzisiaj pokażę Wam zadanie, które udowodni, że jest różnica między czasem słonecznym a czasem strefowym i musimy wiedzieć, na czym ta różnica polega. Posłużę się tu rysunkiem, no bo oczywiście uważam, że to jest bardzo duża pomoc. No to weźmy przykład z naszego podwórka, bo u nas też możemy taką różnicę zauważyć. Zobaczcie, żyjemy w Europie. Mamy południk 0 przechodzący przez Londyn. Dalej, mamy południk 15 stopni przechodzący przez Polskę. Dalej mamy południk 30 stopni, który już znajduje się na wschód od Polski. I tutaj sobie może narysuję jeszcze południk 15 stopni, ale już na półkuli zachodniej. I teraz tak, dlaczego narysowałam południki dzielące się przez 15? A to dlatego, że one wyznaczają środek strefy czasowej. My dobrze wiemy o tym, że gdybyśmy chcieli obliczyć, ile Ziemia ma stopni w koło, no to jest to 360 stopni, bo Ziemia jest kulą. Obraca się w ciągu 24 godzin w przybliżeniu, więc jeżeli podzielimy 360 przez 24, wychodzi nam 15. Czyli wiemy, że jedna godzina minie, to Ziemia się obróci o 15 stopni. Dlatego strefa czasowa ma 15 stopni. No i teraz tak. Tak jak wspomniałam wcześniej, południki dzielące się przez 15 wyznaczają środek strefy, wobec czego początek będzie zawsze dokładnie na środku między tymi południkami. Czyli tutaj mamy 7 stopni i 30 minut, a tutaj 22 stopnie i 30 minut i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co w tej chwili tutaj widzicie, no to są południki, które przebiegają przez Polskę i na wschód, i na zachód od Polski. Teraz strefa 0 to jest tak zwana strefa UT, po prostu, tak? Potem dalej nasza kolejna strefa, czyli nasza ta polska, to jest UT plus 1. Kolejna to będzie UT plus 2, czyli Universal Time i dodajemy poszczególne godziny. Tak, jeżeli byśmy chcieli przeskoczyć sobie na zachód, to będziemy mieli UT minus 1 i tak dalej, i tak dalej. I te strefy też mają swoje takie nazwy własne, czyli tutaj mamy czas zachodnioeuropejski według południka 0, środkowoeuropejski według południka 15 stopni E i wschodnioeuropejski według południka 30 stopni E. No dobrze. To teraz spróbujmy zrobić zadanie, które nam pokaże, jaka to będzie różnica między jednym a drugim czasem, powiedzmy. Dobra. Weźmy sobie jako odnośnik ten południk 15 stopni W. Załóżmy, że na tym południku jest godzina 12:00. Dokonamy obliczeń dla Warszawy według czasu słonecznego i według czasu strefowego. Ok, czyli Warszawa, musimy pamiętać, że długość geograficzna Warszawy to 21 stopni E. I to pamiętamy, bo nie zawsze w zadaniach nam to podają. No dobrze, więc pierwsza opcja, liczymy czas słoneczny. My już wiemy doskonale, jak to zrobić. Jeżeli mamy dwie różne półkule, no to musimy znaleźć różnicę długości geograficznej. W tym wypadku dodajemy, czyli 15 stopni plus 21 stopni, to jest 36 stopni. Ok. No i teraz musimy to 36 stopni pomnożyć razy 4. Po tym wymnożeniu uzyskujemy 144 minuty. Tak? Ok, dobra. I teraz zamieniamy to na godziny, czyli dzielimy przez 60, będziemy mieć dwie pełne godziny. No i to by było 122 pełne godziny, czyli zostaje jeszcze 24 minuty. No i teraz, jeżeli widzimy, że tutaj jest godzina 12, przemieszczamy się na wschód, czyli musimy dodać wartość, którą wyliczyliśmy. 12:00 plus 2 godziny i 24 minuty. Czyli godzina 14:24. Tak jest według czasu słonecznego. Teraz co się dzieje, kiedy jest czas strefowy? Czyli tak, tutaj sobie zaznaczę strzałeczkę, żeby ten rysunek był lepiej widoczny. Zmienimy kolor. Dobra. Teraz zobaczcie. Mamy
czas UT minus 1, czyli to jest jedna strefa na zachód. I my musimy wiedzieć, ile to jest stref na wschód. Tutaj widzimy akurat, że łatwo to policzyć, patrząc na rysunek. Czyli mijamy jedną strefę, drugą strefę, w której znajduje się Warszawa, 2 godziny różnicy. Tak? Czyli prosta sprawa, patrząc tylko na rysunek, widzimy, że to jest 12 plus 2 godziny, czyli 14. I widzicie, już jest różnica, tak? Tutaj była 14.24, a tutaj jest 14. Ale co, jeżeli to będzie bardzo duża odległość, albo nie mamy rysunku, można to też obliczyć. Jak to obliczyć? W tym wypadku, jeżeli wiemy, że Warszawa to 21 stopni E, żeby szybko wiedzieć, w jakiej strefie czasowej się znajduje, no to należy to podzielić przez 15. I teraz zobaczcie, co nam wyjdzie. Weźmiemy sobie kalkulator i mamy 21 podzielić przez 15, wychodzi nam 1,4 na kalkulatorze. Co to oznacza? Jeżeli wyjdzie wartość mniejsza niż 1,4, to oznacza, że jesteśmy w strefie tej niższej jakby jeszcze, tak? Czyli tej pierwszej strefie. Natomiast jeżeli wyszłaby nam wartość więcej niż 0,5, czyli wyszłoby 1,5, 1,6, 1,7, aż do dwójki, to znaczy, że już bylibyśmy w drugiej strefie. Jeżeli mielibyśmy, załóżmy, taką długość geograficzną, tu gdzieś na zboczku napiszemy, byłoby to 28 stopni E i dzielimy to przez 15, to zobaczcie, co nam wyjdzie teraz na kalkulatorze. Na kalkulatorze wyjdzie tak, 28 podzielić przez 15, to wyjdzie 1,86. I to już znaczy, że bylibyśmy w drugiej strefie czasowej, czyli w tej strefie UT plus 2. Natomiast to nam wskazuje, jeżeli jest mniejsze niż 1,5, oznacza, że jesteśmy UT plus 1 i tego się w tym zadaniu trzymamy. No i dzięki temu obliczeniu właśnie wiemy, tak? Czyli znowuż, jak tu jest UT plus 1, a tam jest UT minus 1, tak? To jeżeli mamy minus 1, a tutaj jest plus 1, to ile mamy między tymi wartościami? No, 2 godziny. Czyli to samo, 12.00 plus 2 godziny równa się 14.00. A ten sposób, który tutaj pokazałam, to jest taki sposób na marginesie, ale on bardzo łatwo pomaga nam obliczać tego typu zadania. Także polecam z niego korzystać. W razie pytań oczywiście znajdziecie mnie pod mailem, który jest w opisie i liczymy, ćwiczymy zadania.